Pracujesz w dziale HR, chcesz wdrożyć nowoczesne rozwiązania, zielone inicjatywy w zarządzaniu stają się coraz bardziej istotnym czynnikiem, który decyduje o sukcesie i rozwoju organizacji. Green HRM, czyli zielone zarządzanie zasobami ludzkimi, to narzędzie we wprowadzeniu zrównoważonego rozwoju w organizacji, wykorzystując praktyki, które mają na celu zwiększyć świadomość ekologiczną firmy. Jest to element zarządzania zasobami ludzkimi, który uwzględnia kontekst ekologiczny w procesie HR. Wiemy o tym doskonale, że największy wpływ na sukces organizacji mają ludzie, ich świadomość, działania oraz wiedza. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej budować zrównoważony rozwój w firmie. Głównym celem Green HR jest kształtowanie wrażliwości ekologicznej nie tylko pracowników z długoletnim stażem, ale również tych nowo zatrudnionych. Kluczowym elementem jest również tworzenie proekologicznego środowiska pracy, ekologicznie odpowiedzialnych postaw, które to w efekcie będą wdrażane i wykorzystywane w życiu prywatnym pracowników. Staną się pewnego rodzaju normą. Warto zaznaczyć, że działania w obszarze zielonego zarządzania zasobami ludzkimi dotyczy każdego z nas, jak również naszej przyszłości. Wdrożenie Green HR jest ważne i kluczowe dla organizacji, które chcą się rozwijać. Literatura przedmiotu wyodrębnia podział praktyk Green HR na 5 kategorii. Pierwsza z nich, czyli zielone planowanie zasobów ludzkich. W tym obszarze uwzględnia się zadania związane z ochroną środowiska już w opisach stanowisk pracy. Zawarcie również aspektów ekologicznych w procedurach z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, jak również włączenie w kodeksie postępowania etycznego zachowań i postaw proekologicznych. Kolejny element to zielone pozyskiwanie pracowników. Na tym etapie uwzględniamy zielone kompetencje jako składnik profilu wymagań na każdym stanowisku pracy. Zielony rozwój pracowników. Na tym etapie poprzez szkolenia uświadamiające i rozwijające umiejętności ekologiczne zwiększamy efektywność ekologiczną pracowników. Bardzo ważnym elementem jest edukacja na rzecz działań ekologicznych. Dzięki temu pracownicy będą mogli wdrażać nowe wzorce funkcjonowania, tak jak już mówiłam, nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym. Zielone motywowanie pracowników. Na tym etapie jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie pracownikom możliwości do wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w celu poprawienia efektywności ekologicznej firmy. Zielone zachowania pracowników powinny być dodatkowo nagradzane. W perspektywie zwiększy to efektywność ekologiczną pracowników. Można wykorzystać motywatory płacowe, jak również motywatory pozapłacowe. Ostatni element to zielone zarządzanie wydajnością pracowników. Na tym etapie warto uwzględnić w ocenie pracowniczej kryteria ekologiczne. To działanie ma na celu upowszechnienie zielonych zachowań wśród pracowników, ale nie tylko. Dzięki temu organizacja pokazuje w ten sposób, że angażuje się w sprawy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jeśli macie w swoich organizacjach pracowników wrażliwych na kwestie ekologiczne, warto już ich od samego początku zaangażować w proces zielonego zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu dużo łatwiejsze będzie wdrożenie działania. Jeśli chcecie zgłębić temat, polecam publikację profesora Marka Bugdola i profesor Izabeli Stańczyk Zielone zarządzanie ludźmi. Pamiętajmy o tym, że drobne, codzienne ekodecyzje pomnażane przez miliony nabierają globalnego znaczenia.